Kasa Postnet Ergo Online. Pokażę, jak anulować paragon. Rozpocznijmy. Niech to będzie 5 sztuk po 20 zł. Będzie to nasza cena produktu, który kryje się pod kodem PLU1. Proszę zobaczyć, rozpoczęliśmy paragon. Zatwierdzamy, zsumujemy już cały paragon. W momencie podsumowania paragonu jest to ostatni czas, żeby anulować taki paragon. Jeżeli kliknąłbym przycisk razem, paragon wydrukowałby się, już wtedy nie możemy go anulować. Jesteśmy teraz w momencie, gdy możemy anulować paragon już w ostatnim momencie. Anulujemy paragon przytrzymując klawisz kasownik. Proszę zobaczyć, wyskakuje nam napis, kasa pyta, czy anulować paragon. Jeżeli chcemy go anulować, zatwierdzamy przyciskiem razem. Paragon został zanulowany. Proszę pamiętać, że wydrukowanego paragonu nie możemy już anulować.